Witam Was serdecznie. Dzisiaj opowiemy sobie o skręcaniu. Ja jak zawsze będę korzystał z wykładów, z slajdów przygotowanych przez profesor Nalepkę. Moim zdaniem zupełnie no, najlepszych materiałów przygotowanych z tego zakresu, jeżeli chodzi o slajdy. Ja próbowałem zrobić parę razy własne, ale za każdym razem nie byłem zadowolony z tego na tyle, żeby pobiły moje prezentacje, slajdy przygotowane przez profesor Nalepkę. No i my mówiliśmy już sobie zasadniczo o dwóch rodzajach od naprężeń, o naprężeniach ściskających i rozciągających oraz o naprężeniach ścinających. I tak jak naprężenia rozciągające czy ściskające spowodowane są poprzez przyłożenie siły w osi wzdłużnej materiału, naprężenia ścinające spowodowane są przez przyłożenie siły poprzecznej do naszego materiału, to tutaj naprężenia skręcające są generowane poprzez przyłożenie nie już sił, ale pewnych momentów skierowanych zgodnie z osią wzdłużną materiału. Czyli jeżeli przyjmiemy sobie, że nasz element maszyny będzie osią, lub wałem, no oś jest, od wału różni się tym, że osie przenoszą czyste skręcanie, no to wtedy w takim przypadku tą osią podłużną będzie oś x i o skręcaniu będziemy mówili wtedy, kiedy moment x jest niezerowy. Warto tutaj sobie nadmienić, że skręcanie generuje nam naprężenia styczne. Ale naprężenia te generowane są w dwóch kierunkach, czyli będą to naprężenia tau xy i tau xz, w przeciwieństwie do ścinania, gdzie naprężenia te generowane były w jednym lub w drugim kierunku. Charakterystyczny dla skręcania jest również przełom. O przełomie poślizgowym, czyli takim przełomie, który jest charakterystyczny dla materiałów sprężysto-plastycznych, mówiłem na ćwiczeniach, gdy omawiałem próbę jednoosiowego skręcania. Natomiast dla materiałów kruchych przełom ten no on jest wyraźnie trójosiowy. Tutaj pokazany na rysunku. No tutaj jest akurat on bardzo ładny, no ale generalnie pokazuje wszystko, co jest charakterystyczne dla tego przełomu. Łatwo go odróżnić od przełomu poślizgowego właśnie tym, że ma wyraźnie trzy osie. Nie jest takim przełomem płaskim. No i teraz tak, jeżeli mówimy o skręcaniu, to w ogóle dlaczego warto o tym mówić? Dlaczego warto w ogóle liczyć skręcanie? No przede wszystkim dlatego, że większość elementów maszyn napędzanych jest właśnie poprzez moment siły. Tutaj nazwany momentem obrotowym. Ja generalnie wolę nie używać czegoś takiego jak moment obrotowy, gdyż w zasadzie czegoś takiego nie ma, ponieważ moment to jest wartość fizyczna przyłożona na pewnym promieniu, no a obrót nie jest, i to wartość wektorowa fizyczna, a obrót jako taki nie jest wartością fizyczną, a tym bardziej nie jest wartością wektorową, choć może mieć swój kierunek, czyli jakby może być wektor obrotu. Dlatego prawidłowo, w mojej opinii, powinniśmy mówić o momencie siły, nie momencie obrotowym. Natomiast no, prawda jest taka, że no, to większość maszyn jest właśnie napędzana poprzez przyłożenie na ich wejściu momentu siły. Dlatego potrzebujemy też elementów, które ten moment będą przenosiły. I takimi elementami są właśnie osie lub wały. No i jeżeli mówimy sobie o momencie siły, no to moment ten jest równy co do wartości pracy podzielonej przez kąt obrotu. Tudzież wyrażono to w ten sposób tutaj, że praca wykonana poprzez obrót to jest moment siły na danym elemencie razy kąt obrotu. Natomiast jak policzyć ten moment siły? No bardzo prosto, wystarczy moc naszego urządzenia, czyli na przykład moc silnika, podzielić przez prędkość kątową, omega. Ponieważ jednak prędkość kątowa nie jest w technice taką wartością charakterystyczną na przykład dla silników, no trzeba tutaj sprowadzić to do tych wartości charakterystycznych, katalogowych i tutaj jest to prędkość obrotowa wyrażona w obrotach na minutę. Jeżeli teraz byśmy chcieli
policzyć moment siły na danym elemencie, znając charakterystykę silnika, no to taką moc należy podzielić przez częstość kątową, a częstość kątowa to jest nic innego niż prędkość obrotowa pomnożona razy 2 pi przez 60. Jeżeli oczywiście moc wyrazimy w kilonewtonach, no to musimy tutaj to ilość kilonewtonów pomnożyć razy 10 do trzeciej, żeby, przepraszam, kilowatów, żeby wyszła nam jednostka wata. No i w uproszczeniu przyjmuje się, że moment siły na danym elemencie to jest 9550 razy n przez małe n, gdzie jednostką mocy jest kilowat, jednostką prędkości obrotowej są obroty na minutę. No i teraz tak. Jeżeli będziemy dany element skręcali, no to pojawi się w nim nie odkształcenie objętościowe, tak jak to miało do czynienia w przypadku ściskania lub rozciągania, ale odkształcenie postaciowe. Odkształcenie postaciowe, co to jest? Jeżeli byśmy przyjęli sobie pewną objętość i teraz na przykład plasteliny i zaczniemy ją rozciągać, to zmienią się jej wymiary zewnętrzne, czyli zmieni się jakby kształt tej danej objętości, ale w takim rozumieniu, że jeżeli byśmy sobie tą plastelinę, ten wałek plasteliny podzielili na takie, najpierw na takie plasterki, a później jakby te plasterki pokroili jeszcze wzdłuż, czyli tak jakbyśmy taką, powiedzmy, plastelinę kroili na plasterki i te plasterki są ze sobą złączone, no to odkształcenie objętościowe to jest zmiana nie kształtu, ale długości poszczególnych boków. Natomiast odkształcenie postaciowe jest to zmiana kształtu tych naszych małych kawałeczków tej figury. W tym przypadku będzie to poprzez pewne skręcenie naszego prętu, no w tym przypadku pryzmatycznego, czyli o stałym przekroju poprzecznym, tak? No i teraz tak, zanim sobie omówimy może to odkształcenie postaciowe, to przyjmijmy parę założeń. Po pierwsze, pręt ten skręcany jest jednoosiowo, jest on utwierdzony tutaj w tym punkcie, tak? Tu, gdzie zaznaczono osie Z i Y. No, pomijamy oczywiście siły masowe oraz oś X jest osią główną centralną przekroju poprzecznego. Przepraszam, oś X jest wzdłużną, a Z i Y są główną centralną przekroju poprzecznego, czyli przechodzą przez środek ciężkości przekroju poprzecznego, upraszczając. Jeżeli teraz podzielimy sobie cały ten obszar na takie slice'y o grubości DX, i przyłożymy ten moment skręcający, to zobaczymy, że nasz punkt, na przykład B, po przyłożeniu obciążenia przesunie się względem swojego położenia początkowego o pewien kąt. Tutaj w tym przypadku będzie to do punktu B'. Kąt ten φ będzie wynosił φ. No i teraz tak. Czym będzie to odkształcenie postaciowe? Jeżeli sobie teraz ten ostatni slajd tutaj przeniesiemy i powiększymy, żeby mu się przyjrzeć, to możemy sobie wyznaczyć dla takiego jednego elementu dwa punkty. Ten punkt B będzie się tutaj pokrywał z tym naszym punktem D i C. I teraz tak, co prawda punkt B, czyli tutaj w tym przypadku punkt D, on zostanie przesunięty do pewnego położenia D', to jednak przesunięcie się punktu C, czyli punktu przesuniętego względem punktu D o dx w stronę utwierdzenia będzie już mniejsze, czyli punkt C przesunie się do punktu C', punkt D przesunie się do punktu D'. I teraz tak, zwróćmy uwagę na to, że pomiędzy tymi punktami jest również jakieś przesunięcie względne. I to przesunięcie względne w naszym punkcie tutaj zostało oznaczone jako d phi. I teraz tak, nasz kąt odkształcenia postaciowego możemy wyrazić jako stosunek długości d' d bis, czyli tej długości, do długości c' d bis, czyli do tej długości tak naprawdę dx.
Czyli natomiast no, ta długość to jest nic innego niż promień, w tym przypadku oznaczony jako ρ, razy d φ. I jeżeli sobie to podzielimy, okaże się, że kąt odkształcenia postaciowego to jest promień razy kąt przesunięcia przez ta długość dx. Mam nadzieję, że to między innymi mniej więcej chociaż rozumiecie. Czyli kąt odkształcenia postaciowego to będzie tak naprawdę kąt, o jaki przesunie się dany punkt, tak, ułożony na pewnym promieniu i w pewnej odległości od punktu wzorcowego. No tutaj dla tego układu będzie to odległość dx, dla naszego całego prętu będzie to odległość l. Tutaj jest oczywiście definicja, że to jest kąt, o jaki zmieni się kąt zawarty pomiędzy dwoma włóknami materiału przechodzącymi przez wspólny punkt, które przed przyłożeniem obciążenia były wzajemnie prostopadłe. Tak, definicja może trochę trudniejsza do zrozumienia, ale myślę, że analiza tego rysunku jest dosyć pomocna, żeby zrozumieć, czym naprawdę ten kąt odkształcenia postaciowego jest. W przypadku oczywiście rozpatrywania kątu odkształcenia postaciowego na końcu pręta względem punktu zamocowania, utwierdzenia, tak, no to w tym przypadku kąt odkształcenia postaciowego to będzie nic innego niż to nasze φ. No i teraz tak, jeżeli mówiliśmy sobie o kącie odkształcenia postaciowego, no to ten kąt możemy też uwzględniać nie w takim przesunięciu niewielkim, czyli względem dwóch włókien materiałów, ale w takim makroskopowym ujęciu. I wtedy będziemy mówili o kącie skręcenia. No i zgodnie z tym, jak liczyliśmy kąt odkształcenia postaciowego, to kąt skręcenia będzie to taki całkowity kąt względem utwierdzenia, no i będzie on zależny od tego, jak daleko my się od tego miejsca utwierdzenia znajdujemy. Będzie on zależny liniowo. No i teraz tak, powiedzmy sobie, że ten nasz kąt skręcenia, no to jest jakaś stała fi duże razy odległość od utwierdzenia, gdzie oczywiście fi duże to będzie d fi przez dx. No i ponieważ no, kąt natomiast kąt odkształcenia postaciowego, no to zgodnie z wcześniejszym wzorem, że przepraszam, on wynosił nam ρ razy d φ po dx, to możemy sobie powiedzieć, że kąt odkształcenia postaciowego to będzie to nasze φ duże, na razie nie wiemy, co się tam znajduje, razy promień naszego pręta, tudzież promień elementu, na którym chcemy się znajdować. Czyli widzimy, że kąt odkształcenia postaciowego to jest jakaś pewna wartość stała, jeżeli to rozpatrujemy sobie w danej płaszczyźnie, która jest zależna liniowo od promienia. No i jeżeli zgodnie z prawem Hooke'a chcielibyśmy liczyć naprężenia dla takiego odkształcenia, no to możemy sobie powiedzieć, że te naprężenia będą proporcjonalne do odkształcenia postaciowego pomnożonego razy moduł sprężystości poprzecznej, czyli moduł Kirchhoffa. O module Kirchhoffa mówiliśmy sobie na pierwszych zajęciach. No jeżeli byśmy pod odkształcenie postaciowe podstawili wzór 4,1, to możemy sobie zapisać, że tau to się równa g razy fi duże razy ρ. No i teraz tak. Na pierwszym slajdzie zapisaliśmy sobie, że moment skręcający to jest nic innego niż całka z naprężeń tnących podzielona razy ρ dA, gdzie oczywiście A to jest pole przekroju poprzecznego. No i jeżeli pod tau podstawimy sobie naprężenia tnące, czyli G fi duże razy ρ, tak, no to ten moment skręcający będziemy mogli sobie obliczyć jako MS równe moduł Kirchhoffa, nasze fi duże, na razie nie wiemy, co się tam znajduje, no i całka z ρ kwadrat dA. Ponieważ ta całka, ona możemy sobie znaleźć ją w tablicach, czym jest. Jeżeli znajdziemy sobie, że to jest moduł bezwładności przekroju poprzecznego, czyli moduł bezwładności bryły, osiowy moduł bezwładności bryły, no to w takim wypadku możemy sobie wyznaczyć, czym jest to nasze fi duże, że to jest nic innego niż moment skręcający podzielony przez moment moduł Kirchhoffa razy moment i czy tam J0.
No i w takim przypadku możemy sobie powiedzieć, że odkształcenie postaciowe to jest nic innego niż moduł skręcający podzielone przez GI0 razy ρ, a naprężenia tnące to jest nic innego niż moment skręcający przez I0 razy ρ. No i jaki będziemy stosowali warunek bezpieczeństwa dla skręcania? Ponieważ powiedzieliśmy sobie, że naprężenia są zależne od promienia, na którym będziemy je liczyli, tam się pojawiło to ρ, no to możemy sobie napisać, że naprężenia maksymalne będą oczywiście największe na brzegu naszego przekroju poprzecznego. No i wtedy tau max nasze, no to będzie nic innego niż moment skręcający podzielone przez moment bezwładności razy ρ maksymalne, czyli w naszym przypadku byłoby to zwykłe r albo d przez 2. No i ten nasze tau max musi być mniejsze bądź równe niż dopuszczalne naprężenia przy skręcaniu. Zwróćmy sobie uwagę, że jeżeli tu powstaje ρ, tu, czyli tak naprawdę promień naszego pola przekroju. Tutaj podstawiamy moment bezwładności naszego przekroju, biegunowy moment. No to możemy sobie zamiast tego powiedzieć, że to ρ przez I to jest 1 przez W0. W0, czyli I0 przez ρ, czyli tak naprawdę I0 przez R, jeżeli mówimy o przekroju kołowym, to jest nic innego niż tak zwany wskaźnik wytrzymałości przekroju przy skręcaniu. Jest to wartość tabelaryczna, którą można znaleźć w przypadku każdych przekrojów danych producenta itd., itd., itd. I ją możemy sobie policzyć w prosty sposób. Ja tu może nie będę mówił, odnosił się teraz do momentów bezwładności. Jeżeli to mieliście na zajęciach, no to super. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to sobie po prostu wpiszcie momenty bezwładności figur płaskich. Tam znajdziecie sobie troszkę informacji na ten temat. Warto powiedzieć sobie, że te wskaźniki, one nie są w żaden sposób, nie da się ich dodawać, wskaźniki wytrzymałości przekroju przy skręcaniu. One są charakterystyczne dla danych przekrojów i jeżeli mówimy o konkretnych przekrojach, to po prostu musicie ich poszukiwać. Jaki jest na nie wzór w przypadku przekroju kołowego, to jest pi d do trzeciej przez 16. W przypadku przekroju pierścieniowego to jest pi, otwieramy nawias d zewnętrzne do czwartej minus d wewnętrzne do czwartej podzielone przez 16d, tak? I w przeciwieństwie właśnie do momentów bezwładności, no, sposób też, w jaki my je liczymy, sprawia, że nie da się ich w żaden sposób, że powiem tak, to tak oszacować. Przy skręcaniu jest jeszcze coś takiego jak warunek sztywności. Z nim myślę, że tak często się nie będziecie spotykać. Myślę, że w pracy też nie. Natomiast warto o nim pamiętać, ponieważ jeżeli projektujemy daną maszynę, to oprócz tego, że ona musi nam wytrzymać naprężenia, to jeszcze nieraz nie będziemy chcieli, żeby no, to skręcenie się wału, ono nie było, czyli skręcenie się pewnej osi, ono nie było za duże. No i jeżeli teraz przypomnimy sobie to nasze phi, które równało się moment skręcający podzielony przez moduł Kirchhoffa razy moment bezwładności i 0, no to to nasze duże phi możemy nazwać jednostkowym kątem skręcania. I to jest też pewna wartość, która będzie wartością charakterystyczną w pewien sposób i ona może być właśnie tym warunkiem sztywności. W zależności oczywiście od tego, co projektujemy, jaki to jest element maszyny, jaki materiał, ten dopuszczalny kąt skręcenia będzie otrzymywał różne wartości. Tym niemniej tutaj możemy spotkać się z dwoma przypadkami. Kiedy będziemy mówili o dopuszczalnym kącie skręcenia phi małe i dopuszczalnym kącie skręcenia na jednostkę długości, czyli to jest to nasze phi duże. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o sztywność, o zasady skręcania i tego, co o skręceniu warto powiedzieć w tym obszarze, to wszystko. Natomiast wszystko inne powiemy już sobie jakby w części ćwiczeniowej, ale to już w innym filmiku i zapraszam też na kolejny film z części wykładowej.